pewną dozą sentymentu chcemy wam przypomnieć ubiegłoroczne Retro Motor Show, które pod koniec roku zorganizowano w Poznaniu. To kolejne wydarzenie, które odnotowało świetny powrót po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Wydarzenie adresowane do miłośników zabytkowych pojazdów przyciągnęło tysiące zwiedzających, a setki klasyków budziły zachwyt swoim wyglądem i stanem technicznym. Wśród zaprezentowanych modeli znalazły się samochody chyba z każdego zakątka świata. Nie zabrakło przedstawicieli motoryzacji amerykańskiej z legendarnymi wręcz modelami jak choćby Mustangi. Oczy cieszyły marki reprezentujące stary kontynent. Dostrzec można było francuskie Citroeny i brytyjskie Jaguary, a z niemieckich marek były Mercedesy, Porsche i BMW. Azja obecna była choćby za sprawą japońskich Nissanów, a miłośników rodzimych samochodów cieszyły zapewne poczciwe syreny. W lata minione przenieśliśmy się nie tylko za sprawą prezentowanych samochodów, bo i fani jednośladów mogli znaleźć coś dla siebie. Zachwyt budziły zjawiskowe Harleje, ale trafić można było też na rowery. Tu ciekawostka, najstarszy z nich pochodził, uwaga, z 1868 roku. Ale Retro Motor Show to nie tylko okazja do podziwiania zabytkowych pojazdów. Na kilku stoiskach można było negocjować zakup wystawianych pojazdów lub zapoznać się z szerszą ofertą dostępnych do nabycia klasyków. Moda na takie pojazdy trwa w najlepsze, a dla wielu stanowi dobrą lokatę kapitału. Zresztą prawdziwe perełki kosztują sporo. Niejeden współczesny luksusowy samochód wart jest dużo mniej. Ubiegłoroczny Retro Motor Show dowiódł, że wywołany pandemią głód imprez wystawienniczych jest ogromny. Dopisali wystawcy i zwiedzający, napełniając optymizmem organizatorów targów. Ale przecież retromotoryzacja ma w sobie coś niezwykłego. Jakąś magię, jak magnes przyciągając tłumy jej miłośników. To dobra prognoza dla kolejnej takiej wystawy, na której spotkamy się pod koniec roku.